Dzisiaj patriotyczna kolorystyka Lillardów piątek. Co do samego Lillarda, którego za to, co robił w meczach z Houston, powinienem nienawidzić, ale za to, co zrobił w serii z Oklahoma w ostatnich playoffach. Lillard, long range three, and it's good! To no, ogólnie trzeba przyznać, ziomek powinien przed sobą swoje jaja na paleciaku włożyć, bo ma tak duże. Może seria z Denver już mu nie poszła, ale tam ciągnął trochę CJ McCallum, ale no tym rzutem kończącym serię z OKC i w ogóle kończący historię tego OKC i to jeszcze w twarz Paulowi George'owi, który jest królem, tak, Paul George III, nie, który jest naprawdę świetnym obrońcą, no zabił. Co do samych butów. Utwardzana guma w podeszwie zewnętrznej, wewnątrz bounce, ponieważ u Lillarda nigdy nie było boosta jak to u Hardena. Co do cholewki, siateczka syntetyczna z meszem. Największym minusem tych butów jest to CW. Ponieważ jest białe i nieziemsko się brudzą. Naprawdę, ja w nich grałem idealnie tyle godzin, żeby nagrać ten odcinek, a mimo to są całe brudne, naprawdę. A już je raz prałem. Są strasznie usyfione. No i niestety, urok białych butów. Teraz sobie uświadomiłem, że w LeBronach będzie to samo i jest mi bardzo, bardzo smutno. No. Co do samych butów. Albo odbijając jeszcze na chwilę od butów, powiem wam kolejną anegdotę, ponieważ Mikołajowi spodobały się anegdoty o tym, jak w dzieciństwie przekręcałem słowa. Wiecie, jak mówiłem na wielbłąda w dzieciństwie? Błędon. Haha, Mikołajku, to dla ciebie. No. Wracając do buta. But jest bardzo wygodny. Nie spodziewałem się takiej wygody. Myślałem, że tutaj to, co nazwałem skarpetą waszego dziadka, w którą wkładał baterię i was z nią tłukł, jest to samo, co w prowizjonach. I naprawdę dla mnie to robi straszną robotę. Nie boli Achilles i nic, a dla mnie, jak wiecie, to jest bardzo ważne. Minusem jest to, że te buty fitują pół rozmiaru w dół. Zdecydowanie pół rozmiaru w dół trzeba bardzo dokładnie zawiązać, ponieważ to jest mój rozmiar 11 US, czyli 45 1/3 w Adidasie, a wziąłbym jeden mniejszy, czyli 44 2/3. Adidas, zmienia rozmiarówki na normalne. To jest idiotyzm. No. Podeszwa. Klasyczna jodełka. Na tej podeszwie to prawie nic nie widać, ponieważ jest tak kolorowa i świeci się, nie wiem jak w tym świetle, jak w świetle. Nie, no spoko, jest widać. Tak, bo z mojej perspektywy to nic nie widać. Ale to wy macie mieć lepsze światło niż ja. Przejdźmy w takim razie do oceniania butów. Zacznijmy od wygody. Byłoby 4,5, gdyby nie te wahania z size'em. Oczywiście Piotrek Nowak, a.k.a. Pszczoła, a.k.a. analny konsument, mówił mi, żebym wziął pół rozmiaru w dół, ale mi on wisi. Nie, no żartuję, miałem po prostu je w bardzo dobrej cenie. Kupiłem i to zdecydowanie poniżej retailu i to ponad 60 czy 70% poniżej retailu, więc no opłacało się. Buty zważymy. Wagohofen. Buty są ciężkie, tak na pierwsze wrażenie. No, uspokoisz się, kochanie. 451 gramów. Tak, po środeczku. Pomiędzy Kyrie a prowizjonami, wagowo. Wygodę dam niestety za ten pół size'u w dół, dam 3,5, ponieważ te pół size'u w dół, tak jak w LeBronach, robi różnicę w wygodzie dla mnie. I w amortyzacji też powinien za to odjąć, ale pomijając to. Innowacyjność? Nic. Nic innowacyjnego.
No może, gdybym miał kolorystykę Black Panther. No jejku, ona była przepiękna. Fioletowy tam był, ja lubię fioletowy. I pomarańczowy. I lubię. Może nie lubiłem filmu Czarna Pantera, ponieważ to był pierwszy film, na którym byłem na 4DX i byłem tak zesmaczony tym, że już nigdy nie poszedłem na 4DX do kina, bo tu mnie coś wieje, tu mnie coś pluje i nie wiem, czy ktoś mnie opluł, czy po prostu chlapią wodą z tych... Chyba, że ktoś na serio mnie opluwał cały czas z przodu i z boku. No teraz sobie uświadomiłem, że to nie fajne. Bardzo mi smutno. No, pomijając to... No za innowacyjność dam 2. Będę łaskawy za tego, za tą Czarną Panterę, która CW było piękne i dam 2. Przejdźmy do trzeciej, czyli amortyzacja. Gdyby nie, tak jak mówiłem, to full size'u, dałbym naprawdę za amortyzację bardzo szeroka, dobra trakcja. Trakcja lepsza niż w Hardenach Trójkach. Bardzo dobra trakcja. Dałbym spokojnie 5. Ale za to muszę obniżyć ocenę w dół, za ten full size. Full size w dół, 4. Czy te buty mówią Patryk? Mi się to są w zoo. Bardzo podobają mi się te buty. Bardzo podobają mi się. Misie, jogi. Tutaj jakie były misie? Misie, jogi, koralgol. Koralgol. Jak ktoś nie wymawia R jak ja, to wypowiedzenie słowa... Czekajcie. Koralgol. Dobrze było? Super. Fantastycznie. Ale dobrze to powiedziałem? Serio? Chyba tak. No ja nie wiem, o czym ty mówisz. Taka bajka była. No. Misiu Szatek. Kubuś Puchatek. Dlaczego Kubuś Puchatek jako jedyny nie miał w nazwie miś? Ciekawe. Dobrze. W takim razie... Przejdźmy do tej, czy mówią Patryk, damy im 2, bo już bardzo dużo powiedziałem o misiach. Dam im 2,5 za ten wywód o misiach. No, 2,5. Więcej tutaj nie dam. Cena do jakości? 5. Naprawdę. Można je kupić za 200 z kawałeczkiem. Mimo tego, że nie mają busta, to wygodą całego buta i trakcją biją marki busty, biją prowiżony. No, w Nike'u nie ma tak tanich butów, więc nawet nie mamy o czym rozmawiać. Bierz ta i jedz ta z tych butów. Czekamy na, dejmy, szósteczki. Pszczoła, a.k.a. analny konsument, powiedział, że wyglądają jak typowe bazarowe buty. Mi one przypadają do gustu. Jak to wyjdzie? Zobaczymy. Do zobaczenia. Jeśli lubicie misie, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, lajka i komentarz kocham misie. Pa, pa.